Bardzo dziękujemy za przedstawienie, przede wszystkim za zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Bardzo nam jest miło, że będziemy mogły się z Państwem podzielić naszymi praktykami, też doświadczeniem z zakresu konstruowania IPET-u i WOPF-u dla uczniów, dlatego że od wielu, wielu lat pracujemy w szkolnictwie specjalnym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zasadzie już 27 rok pracy w szkole specjalnej. Ja się nazywam Zyta Czechowska i jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym. Prowadzę również szkolenia, prowadzę swój niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli i tak jak już powiedziałam, jest mi bardzo miło, że wspólnie z Jolą będę mogła dzisiaj podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia tej dokumentacji. Witam Państwa równie serdecznie. Nazywam się Jolanta Majkowska i tak jak powiedziała Zyta, obie pracujemy w szkole specjalnej, ja już prawie 30 lat, z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. W szkole, w której wszyscy nasi uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym ta dokumentacja, o której dzisiaj Państwu opowiemy, jest nam szczególnie bliska, dlatego że pracujemy z nią praktycznie każdego dnia. Oprócz tego, że jestem nauczycielem, jestem również trenerem, prowadzę z Zytą blog specjalni.pl i na tym blogu pokazujemy innym nauczycielom, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie czy sprawdzone metody nauczania w pracy z uczniami. Na naszym blogu znajdą też również Państwo materiały dotyczące IPET-u, WOPF-u i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkoły. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj IPET i WOPF-u. Dokładnie tak, drodzy Państwo, znajdziecie nas w różnych miejscach w sieci, a w szczególności właśnie na blogu i jesteśmy bardzo dumne z tego miejsca, dlatego że mamy taką przestrzeń, gdzie możemy się dzielić swoimi materiałami, pomysłami na lekcje, inspiracjami dotyczącymi chociażby realizacji przeróżnych projektów, udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizacją zajęć rewalidacyjnych, a w tym między innymi właśnie konstruowaniem tej dokumentacji. Ale oprócz bloga mamy również swoją platformę z kursami, szkoleniami, też bezpłatnymi materiałami i tak jak już wspomniałam, ośrodek, więc gdybyście Państwo potrzebowali też jakiegoś wsparcia, pomocy, ewentualnie jakichś wskazówek do pracy z uczniami, to też tutaj jak najbardziej jesteśmy otwarte i na pewno Państwa wesprzemy. Gdybyście chcieli Państwo skorzystać z naszej platformy szkolenia.specjalni.pl, to na tej platformie znajdą Państwo bezpłatne materiały, materiały, które mogą wykorzystać Państwo do pracy z uczniem. Tam się znajdują karty pracy dotyczące przeróżnych wydarzeń szkolnych. W kontekście ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jak najbardziej materiał, który będzie mógł być wykorzystany na zajęciach z takimi właśnie dziećmi. No właśnie i tym bardziej dla pedagogów specjalnych, bo jak Państwo wiecie, od września został utworzony nowy etat pedagoga specjalnego, nowy specjalista, w związku z czym i IPED i WOPF-u leży w kompetencjach niejako też współtworzenia dla tych nowych specjalistów, dlatego też bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To zaczynamy. Zaczynamy. IPET i WOPF-u to dokumenty, które z pewnością są konstruowane we wszystkich szkołach, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Bardzo często o IPET-ie, czyli Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym i WOPF-u, czyli Wielospecjalistycznej Ocenie Poziomu Funkcjonowania Ucznia, mówi się w kontekście czy przy okazji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I wiele osób, szukając informacji o IPET-cie, zagląda do tego właśnie dokumentu. A tak nie jest, dlatego że o IPET-cie mogą Państwo przeczytać w rozporządzeniu z sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, bo w tym rozporządzeniu mają Państwo wyszczególnione wszystkie elementy, które IPET powinien zawierać. A więc gdyby chcieli Państwo się wesprzeć prawem oświatowym, rozporządzeniem i chcieliby Państwo doczytać w akcie prawnym wszystkich ustaleń związanych z IPET-em, to w tym rozporządzeniu Państwo te informacje znajdą.
To rozporządzenie jest aktualne i nie tylko znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące tego, jak konstruować IPET, ale również to, w jaki sposób powinien działać zespół, kto wchodzi w skład zespołu, który konstruuje tę dokumentację i w ogóle mnóstwo informacji dotyczących pracy z uczniami z niepełnosprawnością, ale również z uczniami, którzy są niedostosowani społecznie bądź też zagrożeni niedostosowaniem społecznym. No właśnie, kiedy nauczyciele słyszą IPET i WOPW-u, to szczególnie w kontekście młodych, nowych nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę, wzbudza to no, pewne obawy, dlatego że dość ciekawie i intrygująco brzmiąca nazwa kryje tutaj za sobą takie elementy, które być może są obce dla tych nauczycieli, którzy do tej pory nie pracowali z uczniami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. No właśnie, dlatego że ta dokumentacja, o której wspominała Jola, na podstawie wspomnianego rozporządzenia, jest konstruowana tylko i wyłącznie dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I bez względu na to, czy ci uczniowie z orzeczeniami chodzą do szkoły ogólnodostępnej, czy do szkoły integracyjnej, czy też do placówek specjalnych, dla wszystkich tych uczniów, my jako nauczyciele, specjaliści, którzy pracują z tymi uczniami, jesteśmy zobligowani skonstruować właśnie tę dokumentację. Którzy to są uczniowie, którzy, znaczy jacy są to uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną? Otóż są to uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, ale też uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Do takich uczniów również zaliczyć możemy wszystkich tych, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. I tutaj wspomnę tylko, że są oczywiście jeszcze uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, ale dla tych uczniów, to są jedyni uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, dla których nie konstruujemy IPET-u. Ci uczniowie mają własne, indywidualne... Przeszkodzę ci, bo to nawet nie uczniowie, prawda? Tylko wychowankowie. My często się mylimy i znaczy mylimy z przyzwyczajenia, mówimy uczniowie, chociaż doskonale wiemy, tak, że oni uczniami nie są, to są wychowankowie. Tak, dokładnie. Mówimy też o nich, że są to uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, bo takie zajęcia w formie indywidualnej bądź też w zespołach są dla nich organizowane. No i bardzo często, kiedy przychodzą do nas nauczyciele na szkolenia, czy też jeśli prowadzimy na przykład zajęcia ze studentami, wiemy, że tutaj popełniają błąd i w szkołach dla tych uczestników zajęć też tworzy się IPET-y, a to jest błąd dla tych uczestników. Dla tych wychowanków konstruujemy indywidualne programy, ale to jest zupełnie inny temat, ale chciałam, żebyście Państwo też o tym wiedzieli. Dodatkowo, jeśli mówimy o uczniach z orzeczeniem, to mogą je mieć również dzieci i młodzież z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, to również uczniowie, którzy mają niepełnosprawności sprzężone, ale to są również uczniowie z niedostosowaniem społecznym, czy już wspomniani przeze mnie również uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Więc widzicie Państwo, że ta grupa uczniów, którzy mogą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których tę dokumentację tworzymy, jest bardzo długa. Kto konstruuje IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny? Prowadząc przeróżne szkolenia, rozmawiając z nauczycielami, często słyszymy, że IPET tworzy najczęściej nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, albo że IPET tworzy wychowawca klasy, do której uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza. Drodzy Państwo, tak być nie może, dlatego że IPET powinien tworzyć zespół. Zespół, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy pracują z danym uczniem. Dla ucznia z orzeczeniem tworzymy zespół, zespół opracowuje IPET. Na czele takiego zespołu najczęściej stoi wychowawca, ale może być sytuacja, kiedy to dyrektor powoła inną osobę będącą koordynatorem
pracy zespołu. No i tutaj pojawia się nowy specjalista, który od 1 września pojawił się w szkołach, pedagog specjalny, dlatego że do obowiązków pedagoga specjalnego między innymi należy również udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tworzenie czy współtworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, czyli pedagog specjalny może brać udział w pracach zespołu, który taki dokument będzie tworzył. Taki zespół zbiera się co najmniej 2 razy w roku, dlatego że co najmniej 2 razy w roku będzie poddawał analizie cały proces edukacyjny i terapeutyczny dla danego ucznia i wszystkie aspekty pracy z uczniem zapisane w IPEC-ie. Z doświadczenia też wiemy, często Państwo pytacie, czy normalną sytuacją jest taka, w której to nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny w szkole sam tworzy taką dokumentację. Oczywiście, że nie, dlatego że, drodzy Państwo, nauczyciel współorganizujący może być członkiem takiego, a nawet musi, zespołu i on współpracuje z pozostałymi nauczycielami i specjalistami, którzy w tym zespole tworzą dokumentację, ale nie na jego barkach powinno być to, aby sam konstruował właśnie IPED i WOPF-u. Jakby to wynika z rozporządzenia, tam jasno jest zapisane, że zespół tworzy dokumentację typu IPED i WOPF-u, to po pierwsze. Po drugie, jakby na logikę, gdybyśmy się zastanowili nad tym, dlaczego to nie właśnie nauczyciel współorganizujący, chociaż on ma dużą wiedzę, kompetencje, odpowiednie kwalifikacje i też wykształcenie. Chociażby dlatego, że taki nauczyciel nie jest przedmiotowcem i nie uczy wszystkich przedmiotów i też nie ma odpowiedniej wiedzy chociażby w zakresie prowadzonych zajęć z danego przedmiotu i nie musi znać się na dostosowaniach na danym przedmiocie, nie musi też znać się na tym, w jaki sposób realizować poszczególne treści na danych przedmiotach. W związku z tym nie możemy obarczać tą odpowiedzialnością nauczyciela, który jest nauczycielem współorganizującym i o tym warto pamiętać. Jeszcze może tylko, zanim przejdziemy do czasu, na jaki przygotowujemy IPED, może jeszcze wspomnę o tym, w jaki sposób w naszej szkole zorganizowany jest cały proces tworzenia tej dokumentacji, bo często słyszymy od nauczycieli na szkoleniach, że no oczywiście IPED dla każdego ucznia, ale jak to fizycznie zorganizować, bo mają kilkunastu uczniów i teraz to dla każdego ucznia ma być powołanych kilkanaście zespołów, ci nauczyciele mają się kilkanaście razy zbierać i te dokumenty tworzyć. No tak, drodzy Państwo, tak zapisane jest w prawie, że dla każdego ucznia taki dokument zespół tworzy. U nas w szkole, do naszej szkoły uczęszcza w tej chwili około 140 uczniów, czyli zobaczcie, ile my tej dokumentacji tworzymy. Czy nauczyciele zostają po lekcjach w szkole i takie dokumenty w szkole przygotowują? Nie. Dlatego, że my od wielu lat wykorzystujemy rozwiązania chmurowe. Pracujemy z wykorzystaniem aplikacji Office 365 i nauczyciele spotykają się w Teamsach, gdzie organizują sobie takie zespoły i wtedy, kiedy mają czas, dosłownie na określony czas się zbierają i w ten sposób tę procedurę mają zorganizowaną, tym bardziej, o czym też za chwilę powiemy, że w pracach takiego zespołu uczestniczą też rodzice. Mhm. Oczywiście to nie znaczy, że muszą tylko i wyłącznie robić to online. Jeśli mają taką chęć i potrzebę spotykania się stacjonarnie, to jak najbardziej taki zespół w ten sposób może się spotykać, ale jakby wartością dodaną tej pracy online jest również możliwość współtworzenia dokumentacji w czasie asynchronicznym, czyli wtedy, kiedy każdy ma czas na to, żeby dopisać swoje dostosowania, swoje pomysły, przykłady tego, w jaki sposób pracować z uczniem i też współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, ale również rodzicami. I tylko jeszcze już na koniec dopowiem, że nie może być sytuacji, w której Państwo tworzycie w szkole tylko jeden zespół, jeden dla wszystkich uczniów, no bo mamy oczywiście RODO, nie każdy rodzic życzyłby sobie, żeby na forum z wszystkimi innymi rodzicami, nauczycielami dyskutować nad dysfunkcjami, deficytami i trudnościami w funkcjonowaniu jego ucznia, w związku z czym każdy zespół dla każdego ucznia osobno. Na jak długo zatem tworzymy tę dokumentację, bo to jest dość ważne. IPED i WOPW tworzymy na
okres, a w zasadzie IPET, na okres wydania orzeczenia, jednak nie dłużej niż na etap edukacyjny, czyli w przypadku, kiedy do szkoły dotrze IPET, przepraszam, orzeczenie, cały zespół tworzy ten dokument właśnie na czas, w którym podano w orzeczeniu, że to orzeczenie jest wydane. Natomiast nie dłużej niż na ten etap edukacyjny. Troszeczkę inaczej jest w WOPF-u, czyli tym pierwszym dokumentem, czyli wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, od której tak naprawdę wychodzimy w tworzeniu tych dokumentów, dlatego że ten dokument tworzymy co najmniej dwa razy w roku. Czyli dwa razy w roku dokonujemy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, która jest taką trochę bazą funkcjonalną, informacją podstawową dla nas, nauczycieli, terapeutów, na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje uczeń, na temat tego, jakie ma mocne strony i trudności w funkcjonowaniu, jak te mocne strony wykorzystać później do stworzenia IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, no a w jaki sposób usprawniać zaburzone funkcje, w jaki sposób wyrównywać deficyty. W związku z tym, drodzy Państwo, żeby tutaj uporządkować, przynosi rodzic do szkoły orzeczenie, tak? Składa orzeczenie w sekretariacie, oficjalna droga służbowa, dyrektor szkoły powiadamia wychowawcę klasy, że takie orzeczenie ucznia wpłynęło. Albo powołuje wychowawcę klasy na koordynatora zespołu, albo innego nauczyciela. Taki wychowawca organizuje zespół, w skład którego wchodzą wspomniani już przez nas tutaj nauczyciele, specjaliści i rodzice. No i zaczynają pracę nad przygotowaniem dokumentacji od obserwacji ucznia, od wywiadu z rodzicami, od rozmów z innymi nauczycielami i tworzą wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, czyli ten bazowy dokument, o którym przed chwilą wspomniałam. Na podstawie właśnie informacji zawartych w wielospecjalistycznej ocenie konstruujemy IPET, który, drodzy Państwo, jest, tak jak już powiedziałyśmy, tworzony na czas wydania orzeczenia. No i sprawa, czy się już kończy na tym. Nie kończy się, drodzy Państwo, na tym, dlatego że ten IPET musi być aktualizowany co jakiś czas zgodnie z potrzebami, a w WOPF-u to tylko początek, dlatego że jesteśmy zobligowani z mocy rozporządzenia taką wielospecjalistyczną ocenę tworzyć co najmniej dwa razy w roku. No i my u nas w szkole jest taka praktyka, być może Państwo z niej skorzystacie, być może będziecie mieli swoją, że po pierwsze, kiedy dostajemy takie orzeczenie do szkoły, na początku tworzymy WOPF-u i tworzymy IPET. Następnie na koniec pierwszego półrocza tworzymy kolejną, czy konstruujemy kolejną, opracowujemy kolejną wielospecjalistyczną ocenę, która będzie taką bazą informacji do pracy na przyszłe drugie półrocze. No i na koniec roku robimy kolejną ocenę wielospecjalistyczną, która będzie z kolei bazą i taką podstawą działań i podejmowania różnych aktywności w ramach pomocy i też zajęć rewalidacyjnych i w ogóle pracy terapeutycznej z uczniem na przyszły rok szkolny. I te trzy razy wielospecjalistyczna ocena jest tylko na początku, w pierwszym roku, kiedy uczeń przedkłada orzeczenie. Kolejne lata to są już dwie oceny, zawsze pod koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego. Czy może być inaczej? Może, bo możecie Państwo robić taką wielospecjalistyczną ocenę na koniec pierwszego półrocza, a drugą wielospecjalistyczną ocenę na początku roku szkolnego, jednak wydaje mi się, że ta opcja, którą tutaj my forsujemy, jest dość efektywna. No i to, co musicie Państwo wiedzieć, nierozłącznym elementem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest analiza efektywności podejmowanych działań oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań. To również wynika z rozporządzenia, w związku z czym musimy również co najmniej dwa razy w roku dokonywać takiej okresowej analizy efektywności podejmowanych działań oraz ewaluacji i zakresu dostosowań, które są takim spójnym elementem wielospecjalistycznej oceny. Ile mają Państwo czasu na przygotowanie IPET-u i WOPF-u? Otóż na skonstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jeżeli uczeń w Państwa w szkole, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pojawi się 1 września, to mają Państwo czas do 30 września. Do 30 września muszą Państwo przygotować te dokumenty. Jeżeli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pojawi się w szkole, czy zostanie do szkoły zapisany w trakcie roku szkolnego, to mają Państwo na przygotowanie tych dokumentów 30
dni i w ciągu tych 30 dni najpierw trzeba sporządzić WOPF-u i na podstawie WOPF-u muszą Państwo przygotować dla takiego ucznia IPED. IPED nie jest dokumentem martwym. Jak już wspominałyśmy, IPED trzeba aktualizować, bo przecież wszystkie działania, które będziemy podejmowali w ramach IPED-u, będą oddziaływały na ucznia. Uczeń może robić postępy, uczeń może niwelować poszczególne dysfunkcje i to wszystko musi być w IPED-zie zapisane. Taka aktualizacja w naszej szkole odbywa się we wrześniu i odbywa się ona na podstawie WOPF-u. Już Państwo wiedzą, że to WOPF-u w naszej szkole jest tworzone w czerwcu. Drugie WOPF-u jest tworzone w czerwcu i stanowi ono punkt wyjścia właśnie do aktualizacji, to raz, a dwa, do kolejnych zajęć, które będą dla tego dziecka zaplanowane w kolejnym roku szkolnym. No i oczywiście te zajęcia, które przecież będą różniły się od zajęć, które dziecko już odbyło w minionym roku szkolnym, muszą być w takim IPED-zie zapisane. Więc tak czy tak muszą Państwo tej aktualizacji dokonać, chociażby aktualizując wszystkie zajęcia, które w danym roku szkolnym w arkuszu dla takiego ucznia zostały przypisane. Jakie to mogą być zajęcia? Muszą Państwo się tutaj podeprzeć z orzeczeniem, dlatego że już od jakiegoś czasu poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapisują w orzeczeniach wskazówki, na podstawie których, czy zalecenia, na podstawie których dyrektor szkoły musi dla danego ucznia zaplanować wskazane przez poradnie zajęcia. To mogą być zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, to mogą być zajęcia logopedyczne, to mogą być zajęcia integracji sensorycznej. Tych zajęć w orzeczeniach jest naprawdę w ostatnim czasie sporo i wszystkie zajęcia, które zostaną wskazane, muszą być zaplanowane i one muszą być również zapisane w IPED-zie, wiadomo, przydzielone w arkuszu, no i oczywiście też przypisane do poszczególnych nauczycieli. Warto również pamiętać o tym, że tych dokumentów, czyli kopie IPED-u i WOPF-u, muszą Państwo przekazać rodzicowi. Dlatego, że rodzice mają nie tylko możliwość uczestniczenia w pracach zespołu, ale także mają wgląd do tej dokumentacji. W związku z tym muszą Państwo dołożyć dużej staranności, aby te dokumenty były rzetelne, aby te dokumenty były skonstruowane, zapisane takim fachowym językiem i żeby w tych dokumentach znajdowały się informacje dotyczące danego ucznia. Bo też z doświadczenia wiemy, że czasami bywa tak, że rodzic, kiedy dostanie taki dokument do ręki, to oczywiście dokładnie go przeanalizuje, a gdy niektóre zapisy go zaniepokoją, to zaczyna konsultować z koleżanką, psycholożką, z kolegą specjalistą, no i wtedy czasami dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, bo zapisy zespołu są przez rodzica podważane. Więc tutaj musimy być rzeczywiście rzetelni, skrupulatni i zważać dosłownie na każde słowo. Drodzy Państwo, rola rodziców w tworzeniu dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem jest bardzo duża i też niepodważalna, ale też bardzo pomocna i potrzebna nam, nauczycielom i specjalistom, bo zawsze powtarzamy, że rodzice są największym źródłem informacji dla nas, dla nauczycieli, dla specjalistów. Rodzice znają najlepiej swoje dzieci i proszę mi wierzyć, że też rodzice mają naprawdę dużą wiedzę, jeśli chodzi o kompetencje, o metodykę pracy, o metody pracy ze swoimi dziećmi, bo oni, mając takie dziecko, poszukują przeróżnych możliwości terapii, usprawniania i my też jako fachowcy, jako nauczyciele, ale specjaliści wiele, wiele od tych rodziców możemy się nauczyć. Mówiąc o fachowym języku w stosunku do rodziców, chodzi nam o to, żeby też nie traktować rodziców właśnie jako kogoś, kto nie rozumie, czym jest terapia, czym jest usprawnianie, czym jest integracja sensoryczna, zatem jak najbardziej takiego fachowego języka możemy używać, ale oczywiście z wyjaśnieniem
różnych zawiłych niuansów, które dotyczyć mogą poszczególnych metod czy też zastosowanych terapii, bo tak jak już wspomniałam, rodzice naprawdę mają dużą wiedzę i jak najbardziej możemy z nimi wspólnie tutaj ustalać te działania. Rola rodziców, tak jak powiedziałam, jest nie do przecenienia, jest bardzo duża. No i co w związku z tym? Z mocy rozporządzenia wynika obowiązek powiadomienia rodziców o spotkaniach zespołu, czyli wychowawca, który jest koordynatorem takiego zespołu, ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, kiedy taki zespół się będzie zbierał i tutaj pisemnie powiadamiamy rodziców o spotkaniu takiego zespołu, o tym, kiedy ten zespół się odbędzie, w jaki sposób można do niego dołączyć, czy to będzie forma stacjonarna, czy też online'owa. W naszej szkole jest taka praktyka, że my mamy taki druk powiadomienia rodziców, oczywiście powiadamiamy dyrektora szkoły, kiedy zespół się spotyka, dyrektor szkoły otrzymuje od nas taki druk już wypełniony, podpisuje to powiadomienie, a następnie w zależności od tego też z jakimi uczniami pracujemy, jaki mamy kontakt i możliwości komunikacji z rodzicami, albo wysyłamy pocztą, albo wysyłamy przez dziennik elektroniczny takie zawiadomienie jako załącznik, albo w bezpośrednim kontakcie, kiedy mamy możliwość spotkania się z rodzicami, przekazujemy takie zaproszenie na zespół osobiście. Rodzice, którzy uczestniczą w takim zespole, mają możliwość wpływania na to, co w tym IPEC-ie i w OPW-u jest zapisane, czyli są pełnoprawnymi uczestnikami takiego zespołu, zatem mogą też sugerować pewne rozwiązania, propozycje pracy z uczniami, propozycje ćwiczeń, terapii. Oczywiście fachowcami są specjaliści i nauczyciele i to oni będą w bezpośrednim kontakcie z uczniem pracować, z dzieckiem, więc wiedzą też tutaj najlepiej. Natomiast rodzice będą z pewnością kontynuowali nasze działania, terapie, ćwiczenia, zadania. W związku z tym jak najbardziej tutaj należy włączać rodziców też do tworzenia tej dokumentacji. No i drodzy Państwo, rodzice mogą również zaprosić do udziału w takim zespole specjalistów i nauczycieli, innych specjalistów bądź też lekarza, który na przykład współpracuje z rodziną i prowadzi terapię czy też leczy dane dziecko, z tym, że żeby mogła taka osoba uczestniczyć w zespole, w pracach zespołu, musi być poinformowana oczywiście o zasadach RODO, o tym, że tutaj na zespole są uruchomione, jakby poruszane dane wrażliwe, ale przede wszystkim musi się wylegitymować tym, że jest specjalistą właśnie, za którym podaje tutaj go rodzic, czyli czy musi udowodnić, że rzeczywiście jest psychologiem, lekarzem, terapeutą, który pracuje bezpośrednio z danym uczniem. Tutaj pytają Państwo, co w sytuacji, kiedy uczeń w szkole ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a rodzic nie chce, żeby to dziecko uczęszczało w zajęciach rewalidacyjnych. Może być taka sytuacja. Zajęcia rewalidacyjne, warto pamiętać, to nie zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizacja tych zajęć wynika z zupełnie innego rozporządzenia, z rozporządzenia o ramowych planach nauczania. I te zajęcia są zasady obowiązkowe dla każdego ucznia z orzeczeniem, w ilości takiej, która będzie zależała od tego, do jakiej szkoły uczeń uczęszcza. Ale przecież ani szkoła, ani nauczyciel, ani dyrektor nie zmusi rodzica do tego, aby wbrew jego woli dziecko na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało, bo może być tak, że to dziecko może być ograniczone na przykład dojazdami, że to dziecko może mieć poza szkołą zorganizowaną terapię i tych godzin dodatkowych ma już tyle, że rodzic stwierdzi, że zajęcia w szkole, zajęcia rewalidacyjne są już zbędne. Co w tej sytuacji? W tej sytuacji warto, aby dyrektor zadbał o taką pisemną rezygnację po to, żeby mieć potwierdzenie, że rodzic na własne żądanie rezygnuje z zajęć rewalidacyjnych, bo w przypadku kontroli i w przypadku przeróżnych zdarzeń, które w szkole mogą mieć miejsce, no czasami bywa tak, że rodzice wypierają się wcześniejszych deklaracji i tutaj musimy być szczególnie uważni i myślę, że taka deklaracja na piśmie będzie czymś, co warto mieć w swojej dokumentacji. Ale zmusić nikogo do chodzenia na zajęcia rewalidacyjne
nie możemy. I kilka wskazówek dotyczących IPET-u. Drodzy Państwo, nie ma jednego ustalonego wzoru w rozporządzeniu, który obowiązywałby przy tworzeniu IPET-u. W rozporządzeniu mają Państwo wyszczególnione obszary zagadnienia, które w IPET-cie muszą być zawarte. Natomiast czy to będzie forma opisowa, czy to będzie tabela, to będzie zależało tak naprawdę od szkoły i od procedur, które w szkole zostaną wdrożone. My preferujemy formę tabeli i taki IPET w formie tabeli, w zasadzie takie wskazówki, ale też myślę, że i wzór, który będą Państwo za moment obserwować, dzisiaj Państwu pokażemy. Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, IPET trzeba aktualizować i modyfikować. W jaki sposób? To też zależy od szkoły, bo prawo też nam wprost nie mówi, jak ta aktualizacja ma przebiegać. IPET należy do, inaczej, IPET jest częścią dokumentacji ucznia, a prawo oświatowe mówi o tym, że ta dokumentacja dotycząca ucznia musi być przechowywana w jednym miejscu. To miejsce też nie jest wskazane, to miejsce wskazuje dyrektor. To może być sekretariat, to może być gabinet pedagoga. Ważne, aby w jednym miejscu były zebrane wszystkie dokumenty dotyczące dziecka, w tym również indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Pytali też Państwo, bo są tutaj z nami, z tego co widziałam na czacie, pedagodzy specjalni, że zwracają się do Państwa nauczyciele i mówią, czy proszą, czy żądają, aby tworzyli Państwo IPET. Drodzy Państwo, Wy sami nie tworzycie IPET-u, IPET tworzy zespół. Jak to zorganizować? Podpowiedziałyśmy, jeżeli macie chmurę, jeżeli macie Office 365 czy Google'a, wrzucić szablon na dysk, prawda? I wówczas wszyscy nauczyciele, specjaliści, którzy będą pracowali z uczniem, w dowolnym momencie mogą taki IPET uzupełniać. Wydaje nam się, że jest to najlepsze rozwiązanie i taka najwygodniejsza opcja, a potem Państwo się zbierzecie, omówicie te zapisy i będziecie mieli gotowy dokument. Wspomnimy tylko, że drodzy Państwo, IPET musi być żywy, aktualniacie ten dokument, modyfikujecie, uzupełniacie w taki sposób, który będzie dla Państwa potrzebny. Dla nas w szkole takim ustalonym terminem jest zawsze początek września, gdzie ta aktualizacja zawsze się odbywa. Dlaczego? Dlatego, że przecież nie ma tak, że co roku uczą ci sami nauczyciele, ci sami specjaliści mają zajęcia z uczniami każdego roku, a w IPET-cie przecież nazwiska, imiona tych specjalistów i nauczycieli wpisujemy. Często zdarza się tak, że danego przedmiotu uczą inni nauczyciele, a ci nauczyciele w IPET-cie zapisują dostosowania na swoim przedmiocie, więc jakby tu jest też konieczne, żeby na początku września zaktualizować chociażby dostosowania, które są w IPET-cie, ale też nauczyciele mają swoje metody pracy, którymi pracują, swoje formy, różne sposoby terapii i oddziaływań na dzieci, w związku z czym jakby zasadne jest to, żeby na początku każdego roku zmienić chociażby tę informację. Poza tym w WOPF-u wpisujemy też i w IPET-cie, w WOPF-u proponowaną liczbę zajęć rewalidacyjnych, godzin oczywiście, tutaj mówię też o szkole specjalnej, bo wiadomo, że w szkole ogólnodostępnej to są to 2 godziny w tygodniu, natomiast w szkołach specjalnych ta liczba godzin zajęć rewalidacyjnych jest różna w zależności od tego, ilu uczniów do danego oddziału uczęszcza. To po pierwsze. Po drugie, w IPET-cie jest taka informacja dotycząca chociażby zajęć rewalidacyjnych pod kątem form tych zajęć, więc co roku mogą to być innego rodzaju zajęcia rewalidacyjne, bo mogą je prowadzić inni nauczyciele. W związku z tym, drodzy Państwo, jak najbardziej też musimy tutaj dokonać tej aktualizacji, ale jeśli zajdzie potrzeba, żeby ją zaktualizować IPET czy też WOPF-u w trakcie roku szkolnego, bo przecież nikt nas nie ogranicza tym, że raz konstruujemy i, nie, i już mamy tutaj sprawę załatwioną, tym bardziej, że informacja o WOPF-u w rozporządzeniu mówi o tym, że co najmniej 2 razy w roku, więc jeśli Państwo będziecie dokonywali oceny 3 czy 4 razy, to tylko i wyłącznie na plus i możecie Państwo zmodyfikować. Drodzy Państwo, zaczynamy dokumentację od tworzenia WOPF-u, czyli tej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
W związku z tym chciałybyśmy tak naprawdę bardzo szybko tylko zademonstrować i pokazać to, w jaki sposób może taki dokument wyglądać i w jaki sposób się go tworzy, dlatego że wiemy, że kolejni prelegenci dzisiaj będą mówili szczegółowo o tym, co zawiera IPED, co zawiera WOPF-u i jak te dokumenty tworzyć, jakie informacje powinny się w nich znajdować, więc nie chcemy tutaj już też wyprzedzać tego, co się będzie działo na kolejnych prelekcjach. Zatem, drodzy Państwo, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia może przybrać różnorodną formę. Może mieć formę tabeli, może mieć formę opisową, bo tak jak już Jola powiedziała, nie ma ustalonego z mocy rozporządzenia wzoru czy też szablonu do tworzenia takiej dokumentacji. U nas w szkole i my jesteśmy też zwolenniczkami tego, żeby te dokumenty właśnie były tworzone w formie tabeli, bo jest to bardziej przejrzyste i łatwe. Jakby zasadą tworzenia wielospecjalistycznej oceny jest rozpoznanie mocnych stron ucznia i trudności funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że ta ocena mocnych stron i trudności ucznia pozwoli nam później na zredagowanie takich szczegółowych jakby umiejętności i stopni funkcjonowania w różnych obszarach poznawczych u danego ucznia. No i mocne strony oczywiście służą nam po to, żeby na ich bazie zgodnie z zasadą korekcji i kompensacji usprawniać i uzupełniać te niżej funkcjonujące obszary. To jest bardzo ważne w pedagogice specjalnej. No a trudności ucznia po to, żebyśmy wiedzieli, nad czym należy pracować. I my zawsze w WOPF-u określamy mocne i strony ucznia i trudności, żeby nie mówić o słabych stronach ucznia, no i później jakby określamy szczegółowo w zakresie danych obszarów poznawczych to, w jaki sposób funkcjonuje uczeń dobrze, z jakimi elementami ma trudności, szczegółowo w takim WOPF-u to opisujemy, a następnie na podstawie tej wielospecjalistycznej oceny już tworzymy konkretne jakby formy pomocy, sposoby udzielania pomocy danemu uczniowi i też określamy potrzeby wynikające właśnie z tego opisu funkcjonowania ucznia. Mając konkretną wiedzę na temat mocnych stron i słabszych obszarów ucznia, już wiemy, jakie ma potrzeby i je tutaj jakby określamy, no i też wpisujemy te formy i pomocy, które miałyby pomóc uczniowi. Co z IPET-em? Tak, IPET, tak jak powiedziałyśmy, musi mieć, w IPET-cie muszą być zawarte określone informacje, już Państwo wiedzą, że rozporządzenie z 2017 o kształceniu, wychowaniu i opiece dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością i w takim IPET-cie po pierwsze wpisujemy imię i nazwisko ucznia, wiadomo, dane adresowe, dalej wypisują Państwo wskazówki z orzeczenia, najważniejsze informacje z orzeczenia, dalej dodatkowe informacje o uczniu, które Państwo posiadają, no i wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, bo ona stanowi punkt wyjścia do tego, żeby taki IPET przygotować. Dalej w IPET-cie muszą Państwo umieścić dostosowania, zakres i sposób dostosowań, który będą Państwo mieli przygotowany do każdego przedmiotu. Czyli każdy nauczyciel, który uczy takie dziecko, musi przygotować dostosowania i te dostosowania wpisać do IPET-u. Tych dostosowań nie musi być 10-15, to mogą być 2-3 dostosowania i z tymi dostosowaniami warto w ciągu pierwszego półrocza, drugiego półrocza pracować, jeżeli będą Państwo widzieli, że przynoszą efekty, kontynuować, jeżeli nie, to zawsze można zmienić. Dalej muszą znaleźć się tam informacje dotyczące zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. I tutaj będą wskazane wszelkie działania, które będą podejmowane przez nauczycieli i czy specjalistów, którzy z danym uczniem będą pracowali. Mają być one zintegrowane, czyli tak naprawdę ci nauczyciele i specjaliści muszą ze sobą współpracować i mówiąc kolokwialnie przyjąć jeden front w edukacji i w terapii. Dalej formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo o pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w IPET-cie napisać musimy. I proszę pamiętać, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna to nie tylko dodatkowe zajęcia, ale pomoc może być również udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Czyli nawet jeżeli nie prowadzą Państwo dodatkowych zajęć, to w trakcie bieżącej pracy z uczniem każdy nauczyciel może ucznia, który wymaga dodatkowego wsparcia
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierać. Dalej zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. Tutaj wpisują Państwo wymiar tych zajęć, typ zajęć, bo zajęcia rewalidacyjne mają też swój katalog, katalog, który tworzy szkoła, ale są też tacy uczniowie, dla których rozporządzenie, o którym już wspominałam wcześniej, dotyczące kształcenia opieki i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wskazuje zakres, który musi być zawarty, czy obszary, które muszą być usprawniane z konkretnymi uczniami. Dzisiaj też już o tym wspominać nie będziemy, bo tak naprawdę to jest osobny temat. Proszę. Niebawem będziemy miały na naszym blogu specjalni.pl ogłoszenie o takim bezpłatnym spotkaniu na temat zajęć rewalidacyjnych, więc gdyby ktoś z Państwa chciał się dowiedzieć trochę więcej o zajęciach rewalidacyjnych, to zapraszamy. Poza tym na blogu jest też zakładka zajęcia rewalidacyjne, tam mnóstwo inspiracji do zajęć na rewalidacji z uczniami sobie Państwo znajdziecie. Dalej wpisują Państwo działania wspierające rodziców, bo często ci rodzice takiego dodatkowego wsparcia potrzebują. Jeżeli w szkole mamy specjalistów, kompetentnych nauczycieli, to jak najbardziej mogą być oni dla rodzica wsparciem. Wreszcie zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, bo podam na przykładzie ucznia na przykład ze spektrum autyzmu. Jeżeli pracujemy z planami aktywności, jeden nauczyciel takie plany aktywności wdroży na swoim przedmiocie, to pozostali nauczyciele warto, aby również w ten sposób z takim uczniem pracowali. Co dalej w przypadku uczniów niepełnosprawnych? Tutaj także zamieszczamy informacje dotyczące sposobu dostosowania warunków i organizacji kształcenia, a więc to może być specjalistyczny sprzęt, to mogą być specjalne ławki, podkładki, nakładki na klawiaturę, w zależności od niepełnosprawności ucznia. No i wreszcie wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane z uczniem w grupie do 5. I dosłownie w kilku słowach o tych zajęciach powiem. One również są uwzględnione w rozporządzeniu, w którym znajdą Państwo informacje o IPEC-ie. To zajęcia, które mogą być zaplanowane dla ucznia wtedy, kiedy po pierwsze uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i chcieliby Państwo z takim uczniem prowadzić zajęcia indywidualnie. Bo widzą Państwo, że w grupie to dziecko na konkretnych zajęciach nie funkcjonuje najlepiej, ale gdyby miał takie dodatkowe wsparcie i na przykład na funkcjonowaniu osobistym czy na matematyce pracowałby z nauczycielem jeden na jeden, to dziecko w szkole by sobie poradziło świetnie. I to na podstawie zapisów w IPEC-ie i na podstawie zapisu w rozporządzeniu mogą Państwo takie zajęcia dla takiego ucznia zaplanować. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, w dużym skrócie o IPEC-ie, o tym dla kogo, na jak długo, kto konstruuje, w jaki sposób i co w IPEC-ie i w OPW-u powinno się znaleźć. Myślę, że szczegółowe informacje już na temat konstruowania tych bardzo ważnych dokumentów będą przedstawiały kolejne prelegentki, więc jeszcze Państwo dużo fachowej wiedzy otrzymacie od następnych tutaj osób zaproszonych na konferencję. Jeszcze raz zapraszamy na blog specjalni.pl. Gdybyście Państwo potrzebowali wsparcia, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie na to wydarzenie i do zobaczenia na innych konferencjach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.